Moje pierwsze 11 książek w rozwoju osobistym. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży, marketingu. Dzisiaj opowiem o tym, od jakich książek zaczynałem w rozwoju osobistym już kilkanaście lat temu, w rozwoju osobistym, w motywacji, w budowaniu biznesu, wcześniej jeszcze w marketingu sieciowym i z jakich książek czerpałem wiedzę. No, którą później przełożyłem na doświadczenie. Jestem ciekawy, i czy też kojarzysz te książki, czy znasz, czy też je czytałeś. To jest ciekawe, dlatego że kiedy widzimy jakąś książkę, która jest mm, na przykład nie wiem, wydana w tam latach 70. czy 80., to możemy z jednej strony powiedzieć, że przecież ta wiedza już jest taka nieaktualna, także przecież to było kiedyś napisane, ale skoro nadal jest polecana i nie mówimy tutaj o książce, która mówi o jakiejś technologii, to może być tak, że ona już jest naprawdę przez wiele lat się obroniła i jest rzeczywiście dobra. Osobiście miałem tak przez jakiś czas, że kiedy na przykład przeczytałem jakąś książkę, no to już do niej nie wracałem, bo przecież jest przeczytana, a tyle jest nowych książek jeszcze do przeczytania. No i skupiałem się na tym właśnie, żeby czytać się kolejne i kolejne i kolejne. Teraz zdecydowanie częściej wracam do książek, które były dobre. Dlaczego? No, dlatego, że już wiem, że były dobre, i jestem też przekonany o tym, no, że jeszcze nie wszystko wdrożyłem w życie. A w momencie, gdy mi się podobała, gdy czułem rzeczywiście, że tak ze mną rezonuje, tak, że jestem w stanie wdrażać te rzeczy. W życie, w biznes, tak, no to warto do niej wrócić, żeby pewne rzeczy sobie przypomnieć i też za każdym razem tak mam, dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy wy też tak macie, że jeżeli drugi raz czytacie jakąś książkę, to przeczytacie tam takie zdania, które waszym zdaniem czytacie pierwszy raz, tak, że już kurczę, tego tu nie było, tak, albo nie, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, tak, albo ta anegdotka została odebrana w zupełnie inny sposób, dlatego, że my byliśmy w innym miejscu i teraz jesteśmy w innym miejscu, mierzymy się z innymi wyzwaniami, ale możecie sobie nawet zapisać. Zapisywać, tak jak będę po kolei wam tutaj mam listę 11 książek tak które czytałem no to możecie sobie zapisywać czy wy też już je czytaliście tak i czy też od nich gdzieś tam zaczynaliście tak no i tutaj zaczynając pierwsze dwie książki no to autorem jest Nikodem Marszałek e, i to jest książka Odrodzenie Feniksa i motywacja bez granic i tu jeszcze pamiętam że to był chyba nie wiem czy to nawet nie był mój pierwszy audiobook w ogóle jakiego kiedykolwiek m, słuchałem e, i pamiętam jak sobie jeszcze mieszkając w rodzinnym domu na wsi rąbałem drzewo, i w słuchawkach właśnie leciał ten audiobook, tak. I słuchałem sobie właśnie tej książki. Pamiętam, jak tam w piwnicy jakiś węgiel nosiłem jakieś właśnie drzewo, układałem, tak, jak na wsi jesienią gdzieś i woziło się w taczkach, tak do piwnicy te drzewo. I pamiętam, jak dokładnie wtedy to nosiłem, tak? Te, te słuchawki, tak i jak słuchałem tego audiobooka. Jednego, i później drugiego. Także tutaj też serdeczne podziękowania. Nigdy autora nie miałem przyjemności spotkać, tak? Ale to było coś, co gdzieś wdrożyło mnie właśnie w ten, w ten świat. I tutaj później kolejne książki były już kupowane czy czytane. Tak? A tutaj pierwsze dwie to właśnie Nikodem Marszałek. No i kolejna no to Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Tak? No to była książka gdzieś w okresie licealnym czytana przed maturą jeszcze. Pamiętam, jak przygotowywałem się do. Właśnie przygotowywałem się. Jak było kilka dni do matury, tak, I, a ja wtedy czytałem, ale no jeszcze nie lektury, nawet nie streszczenia lektur, tak. A czytałem właśnie wtedy książkę Bogaty, Ojciec Biedny, Ojciec. Jak w pociągu wracałem, jechałem, pamiętam właśnie jeszcze e, gdzieś tam wcześniej, to było jakąś wczesną wiosną, bo to pamiętam, jak jeszcze jeździłem i wiecie, jak w tych pociągach starych były te grzejniki pod, um, pod tymi siedzeniami, tak. Jak nogę się tam za długo zostawiło, to można było sobie trochę podeszwy stopić, tak. E, I nieraz tak było, że w pociągu, ktoś Zasnął i nagle cały wagon czuł, że no guma się pali, tak? No i trzeba było reagować. To był taki czas, w którym wtedy czytałem właśnie te książki. Roberta takiego czytałem też więcej książek. To jest taka książka, którą na pewno pamiętam. Była też taka książka jak chyba Biznes XXI wieku, to już bardziej w momencie, kiedy właśnie w mlm działałem. Natomiast tak, tak jakby wrażenie na mnie zrobiła i rzeczywiście w jakiś sposób gdzieś tam pokierowała, no to była książka Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, z którą mam wrażenie, z takim klasykiem i z, chyba większość osób gdzieś tam, a na pewno te osoby, które w MLM-ie działały, miały przyjemność e, przeczytać. Kolejne dwie książki, znowu jednego e, autora i to jest Mariusz Szuba, pierwsza to jest Legalny doping emocjonalny, a druga Pokaż na co cię stać. tak? I to też pamiętam, że czytałem i to nawet po dwa trzy razy, przynajmniej właśnie legalny doping emocjonalny. Pamiętam jak te anegdotki, które były, pamiętam od czego ta książka się zaczyna. Pamiętam jak jeszcze u babci byłem też, miałem ze sobą właśnie tą książkę i sobie siedziałem i czytałem takie rozmowy były. A co ty tam czytasz? A czy, czy to jest do szkoły? Ja mówię nie, to jest do życia, nie. Po prostu nie do szkoły, daj spokój już z tą szkołą, nie. Tutaj mówimy już zaczynamy życie biznes i wtedy no, to były te dwie książki Mariusz cały czas działa, później, kilka lat później, miałem przyjemność być właśnie na i wykładzie, na całodniowym, właśnie yy, i na, jakby na jednym wydarzeniu, gdzie był po prostu wykład, a na innym wydarzeniu, gdzie było całe dniowe. Pamiętam podróż bohatera, yy, bardzo fajne yy, no, wydarzenie. Nie wiem w sumie, czy nadal jest zrobione. Nie słyszałem, ale wtedy rzeczywiście robiło na mnie duże wrażenie, więc też miałem przyjemność właśnie się przywitać, zamienić parę słów. Świetnie kolejna książka, no to jest Ty, myśl i tutaj autorem jest Mateusz Grzesiak, który w tamtym czasie też był bardzo aktywny i miał forum, pamiętam wtedy tematy związane jeszcze z NLP, NLP Polska był instytut, tak, czy można tak powiedzieć, właśnie było ogromne forum, było dużo materiałów na YouTubie, no i właśnie książka Ty, myśl później było kolejne, z tego co pamiętam drugie, drugie wydanie, to była taka książka, która też na mnie no, wywarła jakieś wrażenie takie, która dalej mnie gdzieś wprowadzała właśnie w ten świat, U Mateusza na szkoleniach też Miałem przyjemność być, więc też bardzo fajnie. Kolejna, no to jest Brian Tracy, tak, no i w moim przypadku to była książka Zjedz żabę", ale też pamiętam jak Była to maksimum osiągnięć. tak. Książka to pamiętam, że właśnie Zjedz żabę" chyba też była w audiobooku. Ja zresztą zawsze bardzo lubiłem właśnie audiobooki, bo to przy okazji czegoś można było sobie posłuchać zresztą cały czas u mnie właśnie audiobooki rządzą, a jeżeli chodzi właśnie o te książki, no to w ogóle Brian Tracy jako pamiętam filmy, później filmy jakieś z napisami więc Języku polskim, jak były w, medie, gdzieś w internecie, tak, na YouTubie, czy jeszcze wcześniej, gdzieś były jakieś inne, nawet jeszcze YouTube'a nie było. To już gdzieś tam miałem dostęp do jakichś, właśnie takich materiałów, a Sama książka właśnie Zjedz te żabę. To pamiętam, jak właśnie mówię, dobra, zrobię to, zacznę od tych najważniejszych zadań. I to chyba była pierwsza taka książka, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zarządzanie sobą, zarządzanie czasem, zarządzanie zadaniami. No i też mogę śmiało powiedzieć, że więcej książek Briana Tracy. Tak? Przy czym ta jest taka, no później, kilka lat później pamiętam, jak jeszcze była książka Plan Lotu. To tą książkę nawet mam z autografem ale tutaj właśnie z tych pierwszych książek, no to zjedz tę żabę. No i kilkanaście czy kilka lat później miałem przyjemność wystąpić na jednym wydarzeniu właśnie z Brianem Tracy, także no dla mnie w momencie, kiedy dostałem zaproszenie na ten event, to było niesamowite, to pamiętam jak go dobrałem, ten telefon, później no po rozmowie to praktycznie byłem tak wzruszony, że gdzieś łzy w oczach i mówię, wow, to jest niesamowite, nie? Jakby czytałem jego książki, później byłem na jakichś jego wystąpieniach, a później miałem przyjemność Właśnie poprowadzić e, jedną z prelekcji, tak, w dniu, w którym też występował, właśnie Brian Tracy. E, kolejna to jest już taka, powiedziałbym, jeżeli chodzi o biznes internetowy, no to tutaj czas na e-biznes Piotra Majewskiego, który w tamtym czasie też to chyba było pierwsze w ogóle płatne forum w Polsce, tak? Jeżeli mówimy o jakimś e-biznesie, to była właśnie strona forum Czas na e-biznes. Bardzo dużo się tam e, uczyłem. Pamiętam, jak właśnie dostałem dostęp do tego e, płatnego e, forum, chyba na miesiąc. W momencie kiedy właśnie można było zrobić taki był tam właśnie Piotr Majewski zrobił coś takiego że każdy kto zrobi sobie zdjęcie z jego książką gdzieś je nie wiem wyśle czy opublikuje to dostanie na miesiąc dostęp tak, do właśnie tego forum no i w ten sposób też dostałem dostęp do tego forum właśnie kupiłem tą książkę zrobiłem sobie zdjęcie później oczywiście przeczytałem tak ale na tym forum to to było totalne rozszerzenie właśnie całej tej wiedzy ogrom wiedzy tego wszystkiego jeszcze jako taki e, dzieciak, e, no bo w liceum wtedy, e, wtedy byłem, więc można powiedzieć, że dzieciak bez jakichś stałych dochodów. Pamiętam, jak ostatni dzień, kiedy mi się dostęp bo to był jakiś taki był 30-dniowy chyba dostęp do tego forum, to kopiowałem do jakiegoś tam notatnika czy czegoś jeszcze te z, różne wątki na forum, które były dla mnie ważne albo których nie zdążyłem e, przeczytać. Nie, więc sobie mając taki jeszcze dostęp, gdzieś tam pokopiowałem te rzeczy, żeby później do tego wrócić i jeszcze e, poczytać. Także e, też pamiętam tam jakieś kursy takie onlineowe Piotra. To, to zawsze też była bardzo fajna dawka takiej wiedzy. Książkę to. Tą, tę. Tę książkę zabrałem też ze sobą w momencie, kiedy po liceum pojechałem do pracy w Niemczech. I tu pamiętam, że właśnie miałem wtedy tą właśnie książkę, gdzie uczyłem się i wiedziałem, że zrobię biznes internetowy, tak, że będę szedł w online, że to jest przyszłość, tak, że ok, tutaj jakieś rzeczy offline'owe, ale niezależnie od tego, co będę chciał robić, to muszę być dobry też w online, ie. co zresztą do dzisiejszego dnia się dzieje. Jak tak popatrzycie sobie na historię różnych moich biznesów, to bardzo często z tego offline'u właśnie szliśmy w online albo offline Zwinęliśmy dzięki online'owi. Kolejna, no to jest myślę, że taki, no teraz już mam trzy takie właśnie książki, które są bardzo, bardzo popularne, nie polskich yy, autorów. Czyli pierwsza, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Tak, Del Carnegie, yy, no klasyk. I tą książkę pamiętam, że nawet nie kupowałem jej, tylko dostałem, czy pożyczyłem ją od mojego wujka, yy, który właśnie już też tego typu książki miał. Pamiętam, jak u niego byłem, gdzieś tam patrzyłem na te szafki, to ileś tych książek takich z rozwoju osobistego bardzo często właśnie zagranicznych autorów e, miał u siebie, tak? No i tam gdzieś zaczynałem czytać pierwsze strony, wciągało mnie, i mówię ty, ja mogę sobie to pożyczyć, a on no śmiało tylko do oddania później. Pamiętam, że niektóre kilka lat później oddawałem. E, tak, ale tak samo było z kolejną książką jak Potęga podświadomości. Tak, no i tu jest Joseph Murphy. E Mam nadzieję, że dobrze, tak? No i tutaj potęga podświadomości. Też kilka razy do tej książki wracałem, kilka razy ją czytałem. No i to była jedna z pierwszych książek, którą miałem przyjemność czytać, tak? No i ostatnia, już tutaj jedenasta książka, o której mam do powiedzenia, to jest. Każdemu sprzedaż wszystko, taki to to. Joy Girard, Girard Gerard, e, i Stanley Brown e, napisali książkę, e, właśnie każdemu sprzedaż wszystko. To było w momencie, kiedy już działałem w MLM-ie, kiedy właśnie sprzedawałem i te techniki sobie zapisywałem wszystko, jak tam te podejście do samej sprzedaży, jak sobie pewne rzeczy wizualizować, jak zadawać pytania, jak rozmawiać, jak to sobie rozpisywałem. Miałem jakiś taki zeszy dodatkowy, właśnie do tego, że zapisywałem notatki z tej, Książki. To jest moja jedenastka, od której zaczynałem. Tak jak też mówiłem, niektórych z tych autorów, no to jakieś później kolejne pozycje były czytane. Jeżeli miałbym podać jakiś taki bonusowy jeszcze, to pamiętam film Sekret, tak? Nie wiem, czy też mieliście okazję zobaczyć, posłuchać. Uważam, że no sam sekret, no to dużo nie zrobisz, jeżeli mówimy o takim samym oglądaniu, myśleniu, wizualizowaniu, ale na pewno to było wspierające, tak? Jeżeli jesteś na początku drogi, jeżeli potrzebujesz sobie w głowie pewne rzeczy poukładać, Jakoś tak mm, właśnie mieć większą motywację, wejść w jakieś takie rutyny, tak? czy też w ogóle w pozytywne myślenie, czy też takie jak chcesz mieć osiąganie jakichś celów, to to był ciekawy, przełomowy. Dla mnie taki film, który oglądałem wielokrotnie. Pamiętam, że rodzinę zapraszałem gdzieś tam jakieś seanse robiłem po prostu, mówiłem: A teraz zobaczymy sobie ten film moim siostrom, tak? Później bratu, gdzieś tam polecałem: Mówię, zobacz sobie, zobacz sobie osobom, które działały ze mną właśnie wtedy w MLM. To też podsyłałem linka, bo to chyba nawet gdzieś już później na YouTubie było. Nie, można było sobie kupić też ten film, więc no więc też to jest taki bonusowy, i chciałem tutaj też powiedzieć o dwóch wydawnictwach, które miały takie duże znaczenie, bo ja myślę, że o tym bardzo często mówi się o książkach, mówi się o autorach tak tych książek, a myślę, że wielu z tych książek i pozycji, i tego, gdzie ja zaczynałem, tak, i mogłem sobie to rzeczy poczytać, nie byłoby, gdyby nie wydawnictwo MT Biznes i złote myśli. Tak, i te dwa wydawnictwa chyba wydały najwięcej w tamtym czasie książek, takich rozwojowych, biznesowych, więc też jestem wdzięczny właśnie tym wydawnictwom. Jestem bardzo ciekawy. Od czego wy zaczynaliście, jakie książki czytaliście? Być może w komentarzu przeczytam jakieś wasze tytuły i sobie powiem, ja o, jeszcze o tym zapomniałem, tak? I rzeczywiście, więc może tam przeskrolować sobie w dół i zobaczyć, co inni napisali. No i też dać znać pozostałym, czy też to czytaliście. No i jestem ciekawy, które z tych książek, a może ktoś ma pełną jedynastkę książek, które ja czytałem, czy też od nich zaczynaliście, czy też je macie przeczytane. Tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.